Bolesław II nazywany był szczodrym, jednak w zasadzie dlaczego? Dobrym przykładem jest pewna sytuacja opisana przez Gala Anonima. Otóż pewnego razu przeglądający swoje łupy wojenne Bolesław usłyszał jęki zachwyconego nimi biednego księdza. Miał mu wtedy powiedzieć, jeżeliś tylko wzdychał z powodu niedostatku, w królu Bolesławie pocieszyciela ubóstwa znalazłeś. Przystąp zatem do pieniędzy, na któreś patrzył zdumiony i bierz ich tyle, ile tylko na sobie unieść zdołasz. Niestety historia ta dla księdza nie kończyła się zbyt dobrze. Czytając dalej, a przystąpiwszy ów nędzarz złotem i srebrem napełnił kapicę swoją całą, takiż od zbytniego pękła ciężaru i pieniądze się rozsypały. Natenczas król szczodry zdjął z siebie płaszcz własny i zamiast worka ubogiemu księżyniego podał, a sam też dopomagając lepiej mu jeszcze naładował. Taki bowiem ciężar był złota i srebra, iż wołać począł, że chyba kark skręci, jeżeli go więcej przyłoży. Król trybem swym żył sławnie, wzbogacony nędzarz, ducha wyzionął.